A gdybym tak wziął w swoje palce gumkę, taką powiedzmy zaczarowaną magiczną gumkę, i przy pomocy tej gumki powoli i delikatnie zacząłbym wymazywać granice twojego ciała. Wymazałbym twoje dłonie, wymazałbym twój brzuch, wymazałbym twoje nogi, twoją głowę, twoje oczy. Aż nagle całe twoje ciało stałoby się całkowicie przezroczyste. Całkowicie odbijające wszystko to, co jest, takim, jakie to coś jest, bez względu na to, czym to coś było. Nie mógłbyś się od niczego odsunąć, nie mógłbyś się niczego wyprzeć, nie mógłbyś się od niczego zdysocjować. Każda jedna idea, która wpadłaby do twojej głowy, natychmiastowo stałaby się twoją rzeczywistością. Mało tego, twój umysł byłby tak mega otwarty, radykalnie otwarty na każdą jedną możliwość, na każdą jedną ideę, że byłbyś w stanie każdą jedną informację przyswoić niemalże natychmiastowo, niemalże bezpośrednio. Nie miałbyś sensu tożsamości, nie miałbyś sensu identyfikacji z czymkolwiek do takich poziomów, że dosłownie zlewałbyś się całkowicie z rzeczywistością, natychmiastowo stawając się dokładnie tym, czym ta rzeczywistość jest. Przykładowo, idziesz do jednego pomieszczenia i automatycznie stajesz się tym pomieszczeniem. Idziesz do drugiego pomieszczenia i natychmiastowo stajesz się tym pomieszczeniem. Rozmawiasz z jedną osobą, patrzysz jej się prosto w oczy i widzisz bezpośrednio, że to jesteś ty. Że ta osoba to jesteś ty. Rozmawiasz z kolejną osobą i widzisz, że ta osoba to jesteś ty. I z kolejną. I wiesz, że to jesteś ty. Potem idziesz na jakieś spotkanie grupowe i zlewasz się z całą grupą. Idziesz na kolejne spotkanie grupowe i ponownie się zlewasz. Wsiadasz do swojego samochodu, mając poczucie, że ty i samochód jesteście jednym i tym samym. I jedziesz po swojej ulicy, mając świadomość, że ta ulica i ten samochód to jesteś ty. Mało tego, mając tą świadomość, że ten samochód przed tobą i ten za tobą to jesteś ty, patrzysz się na niebo, widzisz, że to jesteś ty, patrzysz się na słońce, widzisz, że to jesteś ty, patrzysz się na ziemię, czujesz całym sobą, że to jesteś ty, zamykasz oczy i rozpoznajesz, że głęboko w tobie, głęboko, głęboko, głęboko w twoim poczuciu jestestwa znajduje się cały wszechświat, który cały czas robi to wszystko. Robi całe to życie. Jest samoświadomy tego życia. I rozpoznajesz, że to jesteś ty. Wrażliwość. Receptywność. Wiecie? To jest temat, o którym mógłbym po prostu zrobić 7-10-godzinny wykład i tak nie wyczerpałbym tematu do końca. Ale dzisiaj w tym nagraniu chciałem poruszyć dosyć istotny temat. Temat, który prawdopodobnie dotyka wszystkich ludzi, ale najbardziej dotyka tych 80% ludzi, którzy mają odwagę przyznać się do tego, że są wrażliwi. I to ta właśnie wrażliwość znajduje swoje ujście w twórczości, w rozwoju świadomości, w duchowości. Ponieważ to te wrażliwe osoby zazwyczaj są na tyle otwarte na te subtelne
pozalogiczne, pozazmysłowe sposoby odbioru rzeczywistości, że mają na tyle otwarty umysł, żeby choćby spróbować złapać i dotknąć tych najbardziej duchowych prawd, najbardziej duchowych koncepcji i chociażby posmakować, czym one same w sobie są. Wrażliwość to jest taka zdolność umysłu do otwierania poszczególnych drzwi i wpuszczania światła. To tak jakbyśmy mieli nasz umysł i wyobraźmy sobie, że umysł jest cały zacementowany i ma takie pory, czyli tak jakby takie dziury sam w sobie, przez które wpuszcza światło do środka. Im bardziej wrażliwym człowiekiem jesteś, tym więcej tych pór w głowie masz i tym więcej tego światła wpuszczasz do środka. I doskonale wiedzą o tym bardzo wrażliwe osoby, że jak umysł jest mocno porowaty, tak, czyli jest praktycznie otwarty do masakrycznych możliwych możliwości jego samego, to do umysłu są w stanie przedostać się praktycznie wszystkie idee, wszystkie możliwości, wszystkie perspektywy, wszystkie uczucia, doznania, myśli. Mogą się połączyć w różnych konfiguracjach. Wiecie, artyści tak mają, albo twórcy tak mają, że poprzez ciągłą praktykę, poszerzanie wiedzy, ciągłe ćwiczenie jakichś nowych technik, tworzone są nowe ścieżki neuronalne w naszych mózgach i w ten sposób ćwiczy się swój własny geniusz i dochodzi do takiego momentu synestezji zmysłowej, gdy różnego rodzaju percepcje zaczynają się ze sobą łączyć, rozmywać, tworząc całkowicie nowe możliwości widzenia rzeczywistości. To tak jakbyśmy połączyli smak z obrazem, dźwięki z dotykiem, doznania zmysłowe ze słowem. Wiecie, to jest jeden z tych aspektów twórczości, który sprawia, że twórczość staje się taka soczysta. Twórczość staje się taka emocjonalnie głęboka, taka wiążąca twórcę z tym, co tworzy, ponieważ w procesie twórczym wszystkie komórki nerwowe mózgu są tak mega zaabsorbowane w poczuciu otwartości i wrażliwości, że człowiek sam w sobie staje się nośnikiem czystej świadomości uzewnętrzniającej swoją twórczość przy pomocy tych umiejętności, jakie się posiada. Innymi słowy, stajesz się narzędziem w rękach Boga. I osoby, które są wrażliwe, mają wyrobiony ten delikatny sens otwartości na to, że istnieje coś więcej poza tą materialną rzeczywistością. I bardzo często osoby wrażliwe są otwarci na tą inną rzeczywistość i w pewien sposób czują się tak, jakby nie pasowali do tego świata. I myślę, że większość osób wrażliwych w swoim własnym życiu miało, ma to uczucie, że coś jest z nimi nie tak, że nie pasują tutaj do tego świata. Widzą świat inaczej, inni go tak nie widzą. I bardzo często takie osoby są dosyć podatne na zranienia, na odrzucenie. Bardzo często przyjmują stany emocjonalne innych ludzi, bardzo często odczuwają poczucie winy za rzeczy, które nie zrobiły. Albo mają wahania nastroju, różnego rodzaju doświadczenia związane z uczuciami, z emocjami, doświadczenia mistyczne. To jest cecha naszej świadomości do przepuszczania światła, wiecie? Wrażliwość. Nie jest niczym złym. Receptywność, otwarcie samego siebie na odbiór rzeczywistości. Wiecie, to jest jedna z najbardziej samorozwojowych cech, jakie można wykształcić w swoim własnym życiu. To jest otwartość na nowe bodźce, na nowe doznania, otwartość na nowe idee, na nową wiedzę. Otwartość na światło. Cudowne uczucia.
Szczególnie jak zdacie sobie sprawę, że to ta wrażliwość daje nam na więcej szczęścia. Ta możliwość ekspresji siebie, bycie otwartym na światło. My na co dzień nie zdajemy sobie z tego tak sprawę, bo nasza kultura i społeczeństwo bardziej zmusza nas wszystkich do prostoliniowego myślenia i poszukiwania w życiu skuteczności. Skuteczności, praktyczności, materializmu, pieniędzy, sukcesu, wygody, komfortu. Ja nie twierdzę, że te rzeczy są złe. Po prostu jesteśmy bardziej na tym skupieni i ta duchowość zdaje się to wszystko równoważyć i możemy widzieć w naszym społeczeństwie takie tendencje właśnie do tego, że raz jesteśmy bardziej skupieni w stronę materializmu, potem bardziej w stronę duchowości i nieważne, czy rozwijamy się duchowo, czy nie, świadomość samego siebie pragnie poznawać jak najwięcej na swój własny temat, pragnie prawdy o sobie. Świadomość samego siebie pragnie, pożąda prawdy na swój własny temat i będzie się domagać tej prawdy przez wszystkie możliwe doświadczenia, zjawiska, fenomeny, myśli. Każdy jeden obiekt, każde jedno doświadczenie w twoim życiu będzie się tego domagać. I osoba wrażliwa ma właśnie wyrobiony w sobie ten sens, ten zmysł, że to jest najlepsze, co można w życiu robić. To jest właśnie otworzyć się na tą wrażliwość. Nie stawiać, nie niszczyć jej, nie dewaluować jej wartości, tylko nauczyć się z niej korzystać, bo wiecie, ja jestem wrażliwy i wiem, że wielu ludzi jest wrażliwych. Intuicyjnie czuję, że wy jesteście wrażliwi, bo bez tej wrażliwości nie chciałoby wam się w ogóle oglądać tej kontemplacji. Ale to jest warto, bardzo ważne w życiu, aby nauczyć się korzystać z tego daru, korzystać się z tej wrażliwości, bo ja wiem, że ta wrażliwość może w pewnym stopniu zdominować całe życie w takim trochę negatywnym stopniu, bo pojawiają się zbyt duże wahania nastroju, taka niestabilność osobowości, trudności w podejmowaniu decyzji, czy branie zbyt dużej ilości odpowiedzialności na siebie. Ja wiem, bo nieraz sam mam z tym problemy, ale ja wiem, że można się tego nauczyć. Nauczyć się rozumieć lepiej samego siebie i patrzeć na wrażliwość jak na taki dar. Lecz przede wszystkim zdaj sobie sprawę z tego, że wrażliwość nie czyni ciebie odmieńcem w społeczeństwie, tylko kimś, kto jest naprawdę unikatowe. Osoby wrażliwe to są zazwyczaj, wiecie, takie katalizatory w naszym społeczeństwie. Stanowią takie światła, które po prostu sprowadzają to, co prawdziwe, tutaj, na naszą ziemię. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.